Sieścigi są doskonałym narzędziem, żeby wydedukować różne rzeczy, między innymi właśnie, czy w danym rejonie są produkowane narkotyki, czy w danym rejonie są spożywane pewne substancje niedozwolone. Radio naukowe nawet nie wiecie ile można wyczytać o waszym stylu życia z waszych ścieków i nawet nie wiecie ile trzeba roboty, żeby je oczyścić. W tym odcinku posłuchacie o tym, o czym na co dzień myśleć nie lubimy, a bez czego utonęlibyśmy w nieczystościach, delikatnie mówiąc. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest radio naukowe, podcast o tym, co wiemy i skąd to wiemy. Przed nami odcinek numer 192, odcinek, który powstał we współpracy z Politechniką Gdańską. Zaczynamy. Ladies and gentlemen. This discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowe. Włącz Radio Naukowe w Podróży. Jestem w Gdańsku, a dokładnie w budynku Politechniki Gdańskiej. A ze mną doktor habilitowana inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, Aneta Łuczkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska. Pani profesor jest również prodziekanem do spraw współpracy i promocji Politechniki Gdańskiej, rzecz jasna. Pani doktor inżynier Anna Remiszewska-Skwarek. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Katedry Inżynierii Sanitarnej, ten sam wydział, również Politechnika Gdańska. Pani doktor Inżynier jest również szefową Wydziału Oczyszczalni Ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, więc mamy tutaj takie doświadczenie i czysto naukowe, i wdrożeniowe. A będziemy mówili o tym, o czym na co dzień się nie myśli, gdzieś tam mam wrażenie, spychamy sobie to ścieki brudne, syf. A ktoś to musi oczyszczać i gdyby nie było tego oczyszczania, to dopiero byśmy zobaczyli jak bardzo państwa potrzebujemy. Nasza rozmowa będzie taka myślę dwuczęściowa, bo po pierwsze będziemy opowiadały o tym co w ściekach się znajduje, co można z nich wyczytać pod kątem na przykład zdrowia publicznego, a drugi element to właśnie ta kwestia oczyszczania, uzdatniania, te wszystkie rzeczy, które są ważne z perspektywy sanitarnej i środowiska. Zacznę od pani profesor inżynier Anety Łuczkiewicz. Co jest w ściekach? Wszystko? W ściekach znajduje się bardzo dużo różnych substancji, które na co dzień używamy i które jemy. Także ścieki są takim właściwie obrazem naszego codziennego życia. I można z nich wyczytać na przykład, jaką dietę mamy, albo jakie. Dietę jaką mamy, tak. tak. Można wyczytać, jakie zażywamy farmaceutyki, jakich używamy środków czystości. No i różne jeszcze inne rzeczy właśnie w ściekach się znajdują. Ze względu na zdrowie publiczne jest to bardzo ciekawe, ponieważ właśnie pandemia COVID-19 pokazała nam, że ścieki są bardzo ciekawym narzędziem wspierającym badania epidemiologiczne, ponieważ mogliśmy wykrywać wcześniej, Wirusa SARS-CoV-2, wtedy kiedy jednak na przykład jeszcze nie występował albo nie objawiał się w danych społecznościach. On był widoczny w ściekach? On tak? był widoczny w ściekach, mhm. tak, ponieważ my niektóre bakterie, niektóre wirusy wydalamy ze swojego organizmu i jeżeli one są obecne w ściekach, to możemy je tam znaleźć. I tak na przykład wiadomo, że badania epidemiologiczne były prowadzone przede wszystkim u tych osób, które chorowały, prawda? Mieliśmy robione wymaz gardła, wymaz nosa, Natomiast jeżeli ktoś przechodził tą chorobę niespecyficznie, no to nie czy było. Czy jak to wiele osób miało. Mhm. Mhm. To już wtedy nie widzieliśmy, że jest chory. Natomiast w ściekach jest właściwie wszystko i to jest bardzo ciekawe, że w takich na przykład ośrodkach jak hospicja, jak sanatoria, domy starców, gdzie taka analiza właśnie jest, może nam bardzo szybko wykazać, że takie zagrożenie się pojawia, jest ona bardzo mocno wspierająca badania epidemiologiczne. Czyli jakieś takie może niezbyt piękne, ale jednak lustro naszej codzienności. Na pewno, na tak, pewno można by powiedzieć. A mikroplastik też się znajduje w ściekach? Tak, mikroplastik znajduje się w ściekach, ponieważ ścieki komunalne, które dopływają na nasze oczyszczalnie ścieków, to jest właściwie mieszanina różnych rodzaju ścieków. Są to ścieki, które powstają w gospodarstwach domowych, są to ścieki lokalnego przemysłu, ale również ścieki, które są jakby z wód opadowych powstają. No w naszych gospodarstwach domowych mikroplastik pochodzi ze środków piorących, ze środków czyszczących, z kosmetyków, ze środków higieny osobistej. Bardzo... A te wszystkie pilingi na przykład? Tak, tak. też mhm. brokaty z ubrania. Tak, <noise> Tak właśnie. Jeżeli pierzemy nasze ubrania, zwłaszcza te, które zawierają włókna sztuczne, na przykład poliester, a większość naszych ubrań zawiera poliester, to wypukujemy te mikrowłókna i one trafiają następnie na oczyszczanie ścieków razem z, ze ściekami. A jeśli wylewamy na przykład zupę? Do toalety. Taką jeszcze tłuściutką. To jest dobry pomysł czy nie? Zadaję to pytanie dlatego, że pamiętam w Londynie widziałam wystawę, która opowiadała, oni to jakoś nazwali pięknie po angielsku, ale chodziło generalnie o taki wielki, tłusty czop, bo ludzie po prostu wlewali wszystko do tych ścieków i to się zważyło, zrobiło się jednym wielkim tłustym glutem, który zatkał w pewnym momencie kanalizację londyńską i jak to zobaczyłam, to powiem szczerze, zrobiło to na mnie wrażenie i tak na przyszłość, jeśli chodzi o różne zwyczaje. Więc pytam panią doktor inżynier, czy to jest dobry pomysł tak sobie od wylewać takie resztki do toalety na przykład? To jest bardzo zły pomysł, dlatego wiele wodociągów w Polsce prowadzi akcję Toaleta to nie śmietnik. To, że wylewamy resztki pożywienia, tłuszcze, to tak jak pani Redaktor już powiedziała, powoduje to zatory w kanalizacji, ale ludzie bezmyślnie wywalają do toalety. Różne inne przedmioty również. Patyczki do uszu osławione, podpaski, tampony. Zdarzają się też takie przedmioty bardzo dziwne, które w toalecie ostatecznie lądują na oczyszczalni, telefony komórkowe. Telefony komórkowe. Nawet. To, to ja wiem, to ja to widziałam w filmach, w serialach. To są mafijne historie. Ktoś po prostu musi zutylizować swój telefon. To ja to widziałam. Yy, także. Yy, taki... A co jeszcze dziwnego? Bo jak pani mówi, że dziwne rzeczy, to wyobraźnie pracuje. <laughs> Cegłówki w kanalizację koledzy nie tak dawno zlokalizowali na sieci lodówkę, ale to już nie wylądowało no przez to, tylko przez studzienkę kanalizacyjną, no ale tak naprawdę jest to naprawdę duży problem. Y Lodówka przez studzienkę kanalizacyjną. Tak. Tak. Ludzie mają wyobraźnię. Mają nie? wyobraźnię, ale te prozaiczne, takie typowe zachowania ludzkie, właśnie wylewanie tłuszczu, to, to, to tak jak pani mówi, jest bardzo złe podejście, bo tak naprawdę no, to powoduje zaczepowanie kanalizacji i już na sieci kanalizacyjnej są duże problemy, zanim te ścieki dopłyną do oczyszczalni. No ale to co ja mam zrobić z tą zupą? No do kosza nie wyleję przecież. Rzadkie, trzeba po prostu jakoś rozdzielić te frakcje, tak? Ale tych resztek po pokarmowych nie wylewać, a tłuszcz z patelni to ręcznikiem papierowym do kosza należy wyrzucić, tak? Zetrzeć z patelni i tego też nie wylewać. Wiele problemów z tłuszczem, no to mamy przez gastronomię. Restauracje powinny być, być wyposażone w separatory tłuszczu, jednak często to jest tak nie do końca stosowane albo mają niesprawne te chusteczki higieniczne, które mówi się często, że one są biodegradowalne, a część tych mokrych chusteczek niestety nie, więc kiedy Albo one są biodegradowalne w pewnych konkretnych, specyficznych warunkach, tak, tak. ale nie osiągalnych pewnie właśnie, czyli po wymieszaniu z włosami, które też płyną w kanalizacji do oczyszczalni te resztki dopływają w postaci takich wielkich warkoczy. One potrafią naprawdę robić duże szkody w infrastrukturze to się oczyszczalni. Tak ciągnie, tak? Ciągną się, potrafią nawijać się na pompy i jak gdyby dany proces technologiczny powodować awarię na nim. Także tu naprawdę wdrażamy takie działalność edukacyjną, prowadzimy zajęcia już dla dzieci od najmłodszych lat. Wiele wodociągów idzie tą drogą, żeby po prostu przez edukację ludziom te zachowania do codzienności, tak, żeby to przechodziło. To nie jest chyba łatwe, dlatego że nam się wydaje, po pierwsze, jesteśmy schowani w zaciszu naszego domu, a wręcz właśnie toalety. Więc, a, wyrzucę sobie, ja jedna, co się tam takiego stanie, ale jak weźmiemy pod uwagę skalę, no mhm. to Państwo właśnie widzą te potem warkocze niezbyt przyjemnych elementów. Pani profesor, kwestia leków. Czy to prawda, że w ściekach można znaleźć przetrawione właśnie przez nas leki? Tak, my jakby korzystamy z dobrodziejstw medycyny, spożywamy bardzo dużo leków różnego rodzaju. Prowadziliśmy badanie w takim projekcie Morfeusz, w którym wykazał, które wykazało, że na oczyszczalnię ścieków dopływa kilka ton ibuprof ibuprofenu rocznie. To jest, popularne, tak? To jest mhm. najbardziej popularny lek przeciwbólowy. Może się wydawać to bardzo dużo, że to jest kilka ton ibuprofenu na rok. Natomiast jeżeli sobie pomyślimy, ile zażywamy tabletek ibuprofenu dziennie, albo w tygodniu, albo w miesiącu. A każda tabletka ma 200 mg, to się okazuje, że to naprawdę w skali całej oczyszczalni może być rzeczywiście taki ładunek. Na szczęście ibuprofen jest lekiem bardzo łatwo biodegradowalnym, a nasze oczyszczalnie ścieków są, pracują na bazie osadu czynnego. Osad czynny to jest takie zbiorowisko mikroorganizmów, które staramy się hodować w jak najlepszych warunkach, żeby właśnie prowadziły procesy biodegradacji, czyli substancje organiczne zamieniają dwutlenek węgla i wodę. Azot przekształcają do azotu gazowego, a fosfor budowują swoją biomasę. I właściwie ten osad czynny, który jest tak naprawdę konwencjonalną metodą oczyszczania i stosowaną na większości oczyszczalni, świetnie sobie radzi z substancjami łatwo biodegradowalnymi, ale jeżeli już chodzi o trudniej biodegradowalne substancje, na przykład antybiotyki, leki przeciwbólowe, takie jak Diklofenak na przykład, to już jest to dużo trudniejsze i w związku z tym te leki mogą trafiać do odbiornika. Uczyszczalni, czyli na przykład do rzeki, do jeziora, do morza. Ja mam taki zwyczaj, że informuję patronów i patronki radia naukowego przed nagraniem. I są też pytania do pań. I pan Jakub właśnie zapytał w tym kontekście, o którym rozmawiamy, jak to jest z hormonami? Tu jak rozumiem, pyta Pan Jakub przede wszystkim pewnie o środki antykoncepcyjne, lekami, antybiotykami w ściekach. Czy realnie jesteśmy w stanie pozbyć się tego? Czy nieuniknione jest, że wrócą do nas w wodzie w jakimś stopniu? Wydaje mi się, że to są dwa pytania. Raz, co jest najtrudniej, właśnie czego najtrudniej jest się pozbyć, nawet trzy. Drugie pytanie było, czy jest, jesteśmy w stanie pozbyć się całkowicie i trzecie, czy to do nas w jakiś sposób w obiegu wraca, czy płynie sobie do Bałtyku i tu duży cudzysłów, nie musimy się tym przejmować. To jest bardzo złożone zagadnienie, ponieważ bardzo często powszechnie myślimy tylko o hormonach, prawda? czyli o terapii hormonalnej, którą stosujemy jako ludzie. Natomiast bardzo wiele innych substancji reaguje z naszym układem hormonalnym. To są na przykład wtelany, to jest również bisfenol A, to jest bardzo dużo różnych substancji chemicznych, które używamy na co dzień i one trafiają do... Do kanalizacji nie są rozkładane i trafiają następnie do odbiorników. I też, jeśli mogę się wtrącić, kwestia hodowli zwierząt przemysłowych, gdzie jest mnóstwo antybiotyków Oczywiście. i hormonów też. Tak jest. Czyli my stosujemy tak naprawdę, no, korzystamy z dobrodziejstw postępu, tak? I ten postęp na pewno będzie następował. Natomiast pytanie jest, czy powinniśmy wdrażać kolejne stopnie oczyszczania ścieków, żeby właśnie hamować czy chronić nasze zasoby wodne przed tymi związkami, które. Razem mogą trafiać właśnie do zbiorników wody pitnej, i jeżeli nie są odpowiednio usuwane, to możemy je spożywać właśnie jako wodę pitną. I tutaj Ania ma na pewno dużo większe doświadczenie, jeżeli chodzi o te sprawy, ponieważ coraz częściej się mówi wśród technologów i w Unii Europejskiej, i tutaj jakby jest prowadzona dyskusja nad wprowadzeniem kolejnego etapu oczyszczania ścieków właśnie w kierunku usuwania mikrozanieczyszczeń. Czyli ten nasz osad czynny, który służy nam już właściwie 120 lat, okazuje się nieskuteczny, jeżeli chodzi o oczyszczanie tych związków, które są trudno by degradowalne. Pani doktor, jak to jest? Da się pozbyć hormonów, szeroko pojętych leków, antybiotyków szczególnie, bo wiemy, że one mają wpływ też na środowisko. Oczywiście, że się da, tylko to są inwestycje wysokokosztowe, ale tak jak tu rzeczywiście pani profesor powiedziała, Unia Europejska pracuje już nad tym i tak naprawdę nasza, ta podstawowa dyrektywa ściekowa ma być zmieniona i nakłada Unia Europejska, tak naprawdę chyba rozporządzenie ma być podpisane w czerwcu, że ten czwarty stopień oczyszczania ścieków, czyli często można powiedzieć już o takiej prawie że pełnej dezynfekcji która pozbawi nas tych mikrozanieczyszczeń i mikroplastików będzie już rzeczywistością. Unia daje czas w zależności od A będzie wielkości obowiązkiem czy rzeczy? Będzie obowiązkiem. Także nakłady na technologie oczyszczania ścieków będą musiały jeszcze wzrosnąć. Ale są już konkretne daty. W zależności od wielkości oczyszczalni będą takie wymogi. Do roku, bodajże 45, ten czwarty stopień oczyszczania będzie musiał być wdrożony na oczyszczalni. Ale czy to jest tak, że, proszę wybaczyć, jeśli to jest takie pytanie lajka, ale czy to jest tak, że część z tych ścieków jest uzdatniana i trafia z powrotem do wodociągów jako? woda w naszych kranach czy wszystko już to co dotrze do oczyszczalni jest oczyszczane i płynie dalej do środowiska W Polsce wszystkie ścieki które są oczyszczane w oczyszczalniach ścieków trafiają do środowiska jednak są już kraje w których ścieki oczyszczone w oczyszczalni są zabracane Przykładem jest Australia i Kalifornia, bo tak jak wiemy, że woda to prawie 70% pokrywa ziemię, ale tak naprawdę tylko zdatne do picia jest 1%. Więc w rejonach, w których są ogromne skupiska ludzi na małej powierzchni, tej wody coraz częściej brakuje. Zdarzają się również, to już są też takie wdrożenia w Europie, że ścieki oczyszczone w oczyszczalni zawracane są do wykorzystania na przykład w rolnictwie. I Taki trend też już się obserwuje i coraz więcej badań naukowych w Polsce również w tym kierunku się prowadzi. Albo w przemyśle, tak myślę, że też by można. A w można przemyśle tam... to tak, w przemyśle ten obieg zamknięty jest coraz mocniej rozpowszechniany. W ramach tej technologii i podejścia circular economy. Kwestia monitorowania stanu zdrowia populacji jest bardzo ciekawa. Pani profesor Łuczkiewicz mówiła o tym, że widać właśnie, na przykład, bardzo dużo ibuprofenu, a czy to i wcześniej, był, na przykład, można było widzieć też COVID-19, czy dokładnie wirus SARS-CoV-2? Czy to jest tak, że Dzięki monitorowaniu ścieków można na przykład się zorientować, że coś się dzieje, że pojawia się jakieś ognisko konkretnej choroby. Co się da wyczytać właśnie ze ścieków i z jaką dokładnością też? My możemy wyczytać dobrostan naszego społeczeństwa, czyli nie tylko na co chorujemy, ale także jak się czujemy, czyli na przykład jaki mamy nastrój. Jak? <głos》> w ten sposób, że możemy wyczytać, jakie środki poprawiające nastrój znajdują się w ściekach. Są to środki poprawiające nastrój, które są przepisywane przez lekarzy, związane z różnymi terapiami, ale mogą być to też różne niedozwolone środki, które stosujemy, żeby też poprawić sobie nastrój. W związku z tym oczywiście analiza ścieków może dotyczyć lokalnej zlewni, oczyszczalni, ale może też być analizowane na przykład studzienki w szkołach, w różnych ośrodkach i taka analiza ścieków powie nam o istnieniu jakiegoś problemu który właśnie w danej szkole, w danym ośrodku może mieć miejsce. Co ciekawe i właściwie bezpieczne jest to, że analiza ściegów nie ma twarzy jest bezosobowa. W związku z tym nie piętnujemy żadnej osoby, możemy zwrócić uwagę na pewne zjawisko i przeciwdziałać temu zjawisku, natomiast nie jest to analiza, która Kogokolwiek piętnuje, więc jest taką bezpieczną analizą. Pani tak mówi troszkę naokoło, ja sobie pozwolę zapytać wprost, czy to o to chodzi, a nawet korzystając z pytania pana Arnolda, kwestia narkotyków. Czy są badania na ich obecność w ściekach, a jeśli tak, to czy zauważono jakąś korelację ze świętami weekendami? <noise> Właściwie. Analiza ścieków na obecność narkotyków jest prowadzona w niektórych krajach jest stosowana jako dowód na przykład i można stosować to, że występują narkotyki w ściekach taką detekcję można stosować w celu znalezienia na przykład miejsc gdzie się produkuje nielegalne narkotyki także stanowi to na przykład taka w... mapa jest taka mm -hmm. tak ścieki są doskonałym narzędziem żeby wydedukować różne rzeczy między innymi właśnie czy w danym rejonie są produkowane narkotyki czy w danym rejonie są spożywane pewne substancje niedozwolone, także... Alkohol dat... jest dozwolony, ale czy widać jego na przykład wzmożenie? Metabolity, dlatego że da. my doskonale wiemy właściwie, że mocz, krew, kał to są takie jakby podstawowe czynniki, które... Mówią o naszym zdrowiu. Więc jeżeli mocz i kał trafia do ścieków, to również to mówi nam o dobrostanie naszego społeczeństwa, i w związku z tym możemy bardzo wiele rzeczy z tych ścieków wyczytać. Oczywiście istnieje taki aspekt troszeczkę etyczny. Ja mówiłam, że ścieki nie mają twarzy, ale czasami nie chcielibyśmy wiedzieć, aby. A gdzieś tam w Europie pojawiły się informacje na ten temat, co się w Gdańsku dzieje, prawda? Czy w Gdańsku mieszkańcy cierpią na depresję, albo może na przykład na nowotwory? Bo przecież prowadzimy, tutaj właśnie mówi się, że na Pomorzu bardzo często chorujemy na nowotwory i te chemioterapia, również obecność tych związków, które stosujemy w znajdują się w ściekach. Także to też jest taki aspekt troszeczkę etyczny, na ile takie rzeczy powinny być publikowane, ponieważ ścieki są taką trochę osobistą rzeczą. I te aspekty też powinny być pewnie w jakiś sposób normowane w przyszłości. Mówi Pani o tym, że częściowo jest to anonimowe, ale z drugiej strony, powiedział Pani, że na przykład szkołę można sprawdzić. Tak. Osiedle. Tak. Dom jakiś konkretny, czy...? E, tak, każdy dom, każdy blok posiada swoją studzienkę kanalizacyjną, którą, w której można pobrać ścieki i można je przeanalizować. Ale co możemy zrobić z taką wiedzą? Wiemy, że jest jakiś kłopot, czy że mamy wzmożenie, powiedzmy, stosowania różnych leków. To jak może zareagować i kto? Miasto, służba zdrowia, ochrona zdrowia do kogo trafiają te informacje? W Polsce takie badania są prowadzone jeszcze stosunkowo rzadko. I tak naprawdę jesteśmy cały czas na początkowym etapie czy ta wiedza iście do czegokolwiek nam przyda, w jaki sposób możemy ją wykorzystać. Chciałam powiedzieć, że w nowej dyrektywie ściekowej istnieje taki zapis, który wskazuje, że różne parametry zdrowia publicznego mogłyby być w ściekach monitorowane. Na przykład właśnie obecność wirusów, jeżeli jest jakaś pandemia, to jest to bardzo ważne narzędzie wspomagające badania epidemiologiczne. Analiza ścieków może być również stosowana w kierunku wykrywania tak zwanych zapomnianych chorób, ponieważ mamy dużo osób migrujących, coraz częściej się spotykamy z faktem, że rodzice na nie szczepią swoich dzieci, w związku z tym niektóre choroby, ogniska niektórych chorób zaczynają się pojawiać i to jest też bardzo istotna informacja, gdzie te zapomniane choroby się pojawiają, tak jak polio, odra, ospa. I to już jest bardzo istotna informacja, która może być dostarczana właśnie służbom zdrowia, żeby zlokalizować ten problem i ewentualnie wdrożyć pewne działania prewencyjne. Ale to się monitoruje na bieżąco, czy to jest zlecenie raz na jakiś czas? W Polsce nie monitoruje się tego na bieżąco, ponieważ te badania są kosztowne. Jest to pewne narzędzie, które możemy wykorzystać, jeżeli będziemy chcieli. My, jako inżynierowie, mamy taką wiedzę, potrafimy ścieki analizować, jeżeli różne organy. Policja czy służba zdrowia będzie chciała taką wiedzę pozyskać, to my jesteśmy w stanie takie informacje dostarczyć. Pamiętam, że mieliśmy dużo zachorowań na taką bakterię trudno wyleczalną to chyba było na Podkarpaciu, zdaje się, i wtedy były też takie właśnie badania ścieków i tam szukano tych ognisk, ale to, to tak mi się tylko teraz kołacze. Ale mówi Pani o tym, że jest taka możliwość, ale czy już to się działo? Czy Pani na przykład zrobiła taką analizę na czyjeś zlecenie? My robiliśmy takie badania na oczyszczanie ścieków w Tempogórzu podczas pandemii COVID-19. Podczas drugiej fali pandemii analizowaliśmy ścieki pod kątem właśnie występowania wirusa, sprawdzaliśmy, czy jesteśmy w stanie tego wirusa znaleźć. Okazało się, że tak ale takie badania prowadzono. Właściwie w Polsce Byliśmy chyba jedynym ośrodkiem, który takie badania wprowadził? Nie jedynym, ale pierwszym, bo pojawiła się fala i my już zaczęliśmy pobierać ścieki, bo pierwsza jednostka, którą została w Polsce zdiagnozowana, to chyba był drugi marzec, a my już od 17 chyba marca zaczynaliśmy pobierać pierwsze próbki. Te badania to nie były też proste badania, ponieważ tak naprawdę nie do końca potrafiono to robić, czyli tam trochę było problemów, ale to może pani profesor coś więcej e może powiedzieć, ale rzeczywiście były to badania pierwsze tego typu w Polsce i dużym echem się ta działalność politechniki, że tak powiem, w branży obiła. A dlaczego to było takie ważne? Było to ważne też dlatego, że w branży powstał bardzo duże zamieszanie i strach wśród pracowników oczyszczalni ścieków. Ludzie, wystraszeni ogólną pandemią i sytuacją, która w Polsce wtedy narastała, podchodzili bardzo negatywnie w ogóle do pracy w ściekach, więc te badania dla branży były świetną informacją, ponieważ wykryto wirusa SARS-CoV-2 w ściekach, ale jako nieaktywny, więc dla nas to była też świetna informacja, że po prostu pracownicy są dla, bezpieczni. No to to były takie czasy, gdzie nie do końca wiedzieliśmy jak on się przecież rozprzestrzenia i jak zakaża. Zapytałabym pani w ten sposób, co by się działo z miastem, gdybyśmy nie uzdatniali wody, nie oczyszczali ścieków. Co by tu się działo? Po prostu epidemia w ciągu miesiąca. Co by się wydarzyło pani doktor Kiwagłowo? Epidemia może nie w przeciągu miesiąca, ale tak jak już wcześniej mówiłam, te skupiska ludzkie w miejscowościach są ogromne, bo ponad 60% populacji Polski to są mieszkańcy miast. Czyli w bardzo szybkim tempie tak naprawdę doszłoby do zachorowań na różnego rodzaju wirusy. Cholera na przykład mogłaby wrócić? Nie, A, nie, nie. niekoniecznie. Cholera jest troszkę... Tak się kojarzy od razu z choroba brudnych rąk i nie braku dostępu do czystej wody, więc stąd to skojarzenie, ale nie trafiłam. Różne choroby są związane, jakby mają swoje źródło w ściekach. I tutaj tak naprawdę to, o czym chcielibyśmy powiedzieć, to jest przede wszystkim nie tylko to, że my spożywając tą brudną wodę, zakażalibyśmy się, ale również prowadzilibyśmy do degradacji środowiska naturalnego. I to jest tak, tak naprawdę najbardziej kłopotliwy aspekt, ponieważ wydaje się, że to, co powinniśmy robić, to przede wszystkim nie szkodzić, prawda? Czyli stosować prewencję. I to, o czym rozmawiamy bardzo często, to. O świadomości społeczeństwa, ponieważ wiele związków, które używamy, które są trudno biodegradowalne, które trafiają do ścieków, można by było zastąpić środkami, tak zwanymi zieloną chemią, która jest oparta na przykład na enzymach, na związkach, które są dużo łatwiej biodegradowalne i dzięki temu no mielibyśmy szkodzili społeczeństwu, więc wydaje mi się, że ta świadomość społeczna na temat, co trafia do ścieków, jak bardzo moglibyśmy przeciwdziałać temu, co do ścieków trafia, jest tym takim najważniejszym aspektem i nie możemy uciec przed tym, żeby wodę oczyszczać. Musimy wodę oczyszczać, żeby woda dobrej jakości trafiała do kranów. Na przykład jesteśmy bardzo dumni z tego, że mieszkańcy Gdańska są zadowoleni z wody, którą piją. Nie wiem, czy pani smakuje woda w Gdańsku? Tak, ja właśnie <laughs> chciałam pogratulować, bo Gdańszczanka naprawdę pyszna, czysta woda. Ja wszędzie piję kranówkę. W Polsce bez żadnego problemu i jedna z lepszych. Gratulacje. Także woda w Gdańsku jest smaczna. My opieramy się w dużej mierze na źródłach wody podziemnej. Mamy też źródło wody powierzchniowej w Straszynie. Natomiast woda jakby podziemna też ma swoje plusy i minusy. Jest na pewno smaczniejsza, ale nie wiem, czy pani zauważyła, że jak pijemy właśnie wodę herbaty, która jest wykonana jakby z wody podziemnej, to pojawia się taki film. Nasze ubrania czasami się na przykład barwią, ponieważ woda jest zażelaziona i staramy się oczywiście te wszystkie żelazo, mangan, usuwać z wody pitnej, tej, której, którą pobieramy je właśnie ze źródeł wody podziemnej. Nie dlatego, że to jest coś, co nam szkodzi, tylko dlatego, że jakby szkodzi naszej infrastrukturze i szkodzi naszym pralkom. Z lewą pojawia się kamień w czajniku. No właśnie, ludzie często narzekają na tak zwaną twardą wodę, ale to w zasadzie znaczy, że ona jest pełna minerałów, tak? Tak jest. To jest to właśnie. Ale żeby była woda pitna, no to tego węglanu wapnia musi mieć odpowiednią ilość, więc na pewno nie są to normy przekraczane. A rzeczywiście Gdynia i Gdańsk są w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ mają ujęcia wód trzeciorzędu czy czwartorzędu, więc to naprawdę jest woda bardzo dobrej jakości. Chciałabym wyobrazić sobie, jak to jest, jak przebiega cały proces oczyszczania ścieków, jakby mnie panie mogły przez ten proces przeprowadzić. Jak wygląda zbieranie tych wszystkich ścieków, docieranie do oczyszczalni? W Gdańsku zdaje się, że jest jedna centralna, tak? Oczyszczalnia. W Gdańsku wschód, jest jedna centralna tak. oczyszczalnia, w Gdyni też jest grupowa oczyszczalnia ścieków, też jedna. I cały system musi sprowadzić te ścieki do oczyszczalni. One wpływają czym? Wielkim jakimś takim kanałem, rurą? Co wielkim się dzieje kolektorem? Dalej? Kolektorem wielkim. Co się z tym dzieje? Jak to wygląda? Jest to bardzo skomplikowany proces, energochłonny i kosztowny. Na przykładzie Gdyni, może opowiem czyli swojego przedsiębiorstwa. System kanalizacji to jest ponad 1000 km rur dosyłających ścieki do oczyszczalni. Ponad 120 przepompowni ścieków, które z różnych terenów muszą ścieki przepompować na teren oczyszczalni Dębogórze. Na teren oczyszczalni ścieki dopływają z dwóch kierunków, dwoma kolektorami. Jeden z kierunku Gdyni, drugi z kierunku Wejherowa. Oczyszczalnia Dębogórze pod względem wielkości jest to oczyszczalnia w Polsce. Oczyszczamy ścieki od około prawie 550 tysięcy RLM-ów, z czego rlm -y, to od razu tłumaczę, jest to jednostka, równoważna liczba mieszkańców, czyli ilość zanieczyszczeń przeliczona na jednostkę osobową. Tak, Od ludzi oczyszczamy ścieki tak naprawdę od około 370-380 tysięcy, resztę stanowi przemysł. Oczyszczalnia. Tej wielkości jest oczyszczalnią z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. Podzielona jest na kilka etapów. Mamy najpierw oczyszczanie mechaniczne, czyli usuwamy ze ścieków duże zanieczyszczenia, których w ściekach być nie powinno, tak? Te wszystkie tampony, to są, cegłówki. Tak. To wszystkie, wszystkie te zanieczyszczenia, które w ściekach Włosy? również, które Fujka, naprawdę. Piasek. No i to się odbywa na urządzeniach które nazywają się kratami mechanicznymi, i na nich się oddziela te frakcje. Frakcje te nazywamy skratkami. Ze skratkami oczyszczania na tą chwilę nic nie robi, ale obecnie wdrażamy program współspalania skratek, taki program badawczy z Instytutem Maszyn Przepływowych z Panu, z Gdańska, i będziemy nasze skratki współspalać w naszym piecu fluidalnym, bo oczyszczalnia Dębogórze jako jedna z nielicznych w Polsce, posiada spalarnię osadów. Komunalnych. Spalarni osadów w Polsce na tą chwilę jest tylko 12, nad czym osobiście ubolewam. Czyli mamy tak, pierwszy etap oczyszczania mechanicznego, czyli usuwamy skratki, później usuwamy substancje mineralne, które znajdują się w ściekach, bo również mamy spływ powierzchniowy, także duża ilość piasku napływa nam również na oczyszczalnię. Do tego służą specjalne urządzenia, które się nazywają piaskowniki, separatory piasku, na których później separujemy piasek i też jako ciekawostka, że jesteśmy też właśnie w trakcie przekwalifikowywania piasku do odzysku, czyli do wykorzystania jego na podsypki w zabrukach, bo po różnych awariach też później musimy infrastrukturę odbudować. W kolejnym etapie następuje oczyszczanie biologiczne. W wielkich reaktorach biologicznych jest ten osad czynny, o którym mówiła pani profesor. Ponad 100 tysięcy metrów sześciennych pojemności trzy olbrzymie reaktory biologiczne, w których zachodzą procesy, o których była już mowa następnie... Ale zatrzymajmy się tutaj, pani mhm. nie pozwoli. Była o nich mowa, ale mnie to ciekawi. Tam, rozumiem, są takie bakterie, które zaprzęgliśmy do tego, żeby nam pomagały. Bakterie, inne mikroorganizmy. Trzeba je wcześniej tak. wyprodukować, wyhodować. Macie jakąś fabrykę tych bakterii? Jak to wygląda? To są bakterie i mikroorganizmy, które normalnie znajdują się w środowisku. Tylko w reaktorach biologicznych one mają stworzone super warunki, żeby mogły się namnażać. Poprzez to, że mają stworzone takie warunki, te przemiany zachodzą intensywniej. I tak? one metab zjadają po prostu te rzeczy, które chcemy, Można żeby tak one powiedzieć. zjadły? Można tak? powiedzieć, że osad czynny to jest tak jak gdyby człowiek, że do przemian biochemicznych potrzebuje też energii, więc on czerpie ją ze ścieków. W zależności od rodzaju i zanieczyszczeń, które ma, us mają usunąć te mikroorganizmy, znajdują się one albo w warunkach tlenowych, albo w warunkach beztlenowych lub anoksycznych przy takim bardzo niskim stężeniu tlenu. Do wspomagania usuwania zanieczyszczeń organicznych dozuje się chemię. Są to różnego rodzaju koagulanty, które intensyfikują procesy np. usuwania fosforów, budowywania jego w strukturę osadu, bo też należy o tym pamiętać, że oczyszczanie ścieków, naszym produktem, który u nas w zakładzie powstaje, jest to ściek oczyszczony. Ale jak się coś produkuje, to się generuje też odpady. I my mamy dwa rodzaje odpadów. Osad wstępny, który płynie ze ściekami, który z jednej strony jest pożywieniem dla mikroorganizmów w reaktorach biologicznych, a z drugiej strony, też jest odpadem. Bo w momencie, kiedy byśmy podali dla osadu czynnego całą ilość jak gdyby, tego jedzenia, to mogłoby być za dużo. To tak samo jak z człowiekiem, że po prostu, że nie się nie bakterii. przejedzą, więc z jednej strony właśnie jest pożywienie, z drugiej strony jest odpadem. Ale również, kiedy te bakterie w reaktorach biologicznych mają stworzone takie super warunki, one też się bardzo mocno namnażają. Więc drugim odpadem jest osad nadmierny, tak zwany z reaktorów biologicznych, który również musimy zagospodarować. Czyli taka po prostu biologiczna masa, kilogramy bakterii, tak można to sobie wyobrażać? Yy, można to sobie tak wyobrazić, ale tak naprawdę to jest ciecz z domieszką tego osadu. Później wykonuje się wiele procesów technologicznych, żeby zagospodarować. Te powstające osady, bo też trzeba wiedzieć, że wszystkie osady, które powstają na oczyszczalni, należy stabilizować. Czyli przede wszystkim to, o czym była mowa należy usunąć bakterie chorobotwórcze. Po to się stabilizuje osady, i również po to, aby zmniejszyć tą suchą masę organiczną wytwarzanych tych osadów. Małe oczyszczalnie stabilizują osady albo tlenowo, albo później używają wapna palonego, żeby higienizować osad, bo one przeważnie małe oczyszczalnie swoje osady, które u nich powstają, wykorzystują w rolnictwie. Duże obiekty, którym na przykład jest dębogórze, to tak naprawdę my te osady spalamy w spalarni i to jest utylizacja czy jakieś odzyskiwanie energii. Tu możemy powiedzieć, że to jest przekształcanie termiczne, ale powstaje tego osadu bardzo mało, ale tak naprawdę dążymy do stworzenia takiego jakby układu zamkniętego, czyli tak tej zwanej cyrkularnej ekonomii. Oczyszczalnie duże stabilizują swoje osady w komorach fermentacyjnych. Produktem ubocznym fermentacji osadów jest powstawanie biogazu. Wiele oczyszczalni, praktycznie już wszystkie duże, zamieniają na energię w agregatach kogeneracyjnych, czyli mamy odzysk energii, i tworzy się jakby taki układ zamknięty, że oczyszczalnia staje się samowystarczalna. I również w tym kierunku idzie Unia Europejska i to, co mówiliśmy, że jest znowu dyrektywa ściekowa zmieniana, i tak naprawdę do roku 45 w 100% oczyszczalnie będą musiały być samowystarczalne. Dym Bogu że powiedzmy, ta data nie przeraża, bo na tą chwilę my już ponad 60% jesteśmy samowystarczalni, bo wytwarzamy energię właśnie z osadów, ale również mamy też farmę fotowoltaiczną, no ale dla wielu zakładów będzie to duży problem. To są ogromne pieniądze, które jeszcze należy w gospodarkę ściekowo-osadową zainwestować w Polsce. Dla mnie bardzo ciekawi jak zrobić takie warunki dobre dla tych bakterii, które są potrzebne w oczyszczalni i które zjadają te rzeczy, które chcemy, żeby zostały zjedzone, jak rozumiem, rozkładają je na prostsze takie. związki, które mhm. łatwiej jest nam nimi zarządzić, żeby dla nich były dobre warunki, ale żeby one nie były dobre dla tych bakterii chorobotwórczych. Як To się robi, żeby właśnie zniszczyć te bakterie chorobotwórcze, a te dobre bakterie zachować. Bakterie chorobotwórcze w trakcie przejścia przez cały proces oczyszczania biologiczno-chemicznego na oczyszczalni, w 99% nie przedostają się do ścieku oczyszczonego. Tak naprawdę bakterii chorobotwórczych zostaje niecały procent. Też Politechnika Gdańska swojego czasu prowadziła właśnie takie badania i tym też należy się w sumie pochwalić, bo to też chyba jako piersi, badaliśmy. Metody dezynfekcji ścieków, to pani profesor była w tym zespole badawczym, to może coś później więcej o tym powiedzieć. W zależności od tej metody, to o czym mówiliśmy, o tym czwartym stopniu oczyszczania, ten 1% tych bakterii chorobotwórczych zostanie usunięty. A w większości bakterie te chorobotwórcze przedostają się do osadu, który my zagospodarowujemy. I my, tak jak mówiłam, każda oczyszczalnia, bez względu na wielkość, musi swoje osady stabilizować, czyli usuwać te bakterie chorobotwórcze. I to się dzieje w takich wielkich Mówię o tych bakteriach, takich kadziach okrągłych. Takie widziałam zdjęcia, to jest tam właśnie. Stabilizacja w procesie fermentacji. To tak, w wielkich komorach, w zależności od oczyszczalni, mają one różne kształt, ale przeważnie są to układy walcowe. Dębogórze właśnie zakończyło inwestycje. W grudniu oddaliśmy trzy nowe komory fermentacyjne do eksploatacji. Duży projekt unijny, 90 milionów przy dotacji 50 kilku z unijnych. Europejskiej, więc taka inwestacja ostatnio została zrealizowana, łącznie z wprowadzeniem podczyszczania odcieków w gospodarce osadowej, czyli budową oczyszczalni na oczyszczalni. Co też jest bardzo ciekawe, że wprowadziliśmy do oczyszczalni drugą oczyszczalnię, ale to po to, aby zmniejszyć wpływ odcieków z gospodarki osadowej. Aby móc wprowadzić większy ładunek z miasta, bo ładunek w ściekach dopływających do oczyszczalni również się zwiększa. I wprowadzając tą technologię, jako pierwsi w Polsce, już widzimy, że mamy zapasów 10% na wprowadzenie nowego ładunku, który dopłynie nam z, ze ściekami komunalnymi na oczyszczalni. Czyli mamy oczyszczanie mechaniczne, mamy oczyszczanie biologiczne, i potem na końcu jest chemiczne. To się dzieje w międzyczasie, okay. tak? Rzeczywiście, bo jeszcze nie dokończyłam procesu oczyszczania. To są rzeczy skomplikowane i mogłobyśmy tu rozmawiać godzinami. Po procesie usuwania substancji organicznych w reaktorach biologicznych, na musi nastąpić rozdzielenie faz. Musi nastąpić oddzielenie osadu czynnego od ścieku, który oczyszczaliśmy. I to się dzieje w osadnikach wtórnych. I w osadnikach wtórnych osad czynny, który oczyszcza nam ścieki, opada na dno. Czyli te bakterie nasze. Te nasze bakterie, mm -hmm. które ścieki oczyszczają, a ściek oczyszczony górą przelewa się do wylotu i w przypadku Dębogórza płynie sobie 8 km do Mechelinek i tam 2,5 km w głąb Zatoki Puckiej ściek oczyszczony jest mieszany w bardzo szybkim tempie przez 80 kilka dyfuzorych z wodami Zatoki Puckiej. A na ile są to oczyszczone ścieki? Da się to procentowo opisać? Oczywiście. Mhm. da się to procentowo przedstawić. Zresztą wymaga od nas tego prawo. Każda oczyszczalnia uzyskuje pozwolenie wodnoprawne i ma narzucone wymagania dla podstawowych wskaźników zanieczyszczeń i jeżeli mówimy o związki Biogenne, azot i fosfor, które prowadzą do eutrofizacji i na to Unia... Z... przeżyźnienia. Mhm. Przeżyźnienia i Unia głównie na to dała pieniądze, tak na dostosowanie się do tych wymogów unijnych. Dla tej wielkości oczyszczalni powyżej 100 tysięcy rlm azot musi być 10 mg na decymetr sześcienny, a fosfor 1. Zgodnie z nowymi wytycznymi będą jeszcze bardziej restrykcyjne te wymagania. I jeżeli mówimy o związki biogenne, to oczyszczamy ścieki na poziomie 98%. Jeżeli chodzi o związki BZ, -u, HZ -u i zawiesiny... Co to takiego BZ, HZ? To są podstawowe wskaźniki, które określają nam zanieczyszczenia. Okay. bzt 5 to jest biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, Czyli po prostu substancje organiczne, które są w stanie rozłożyć się na tej drodze biologicznej i chemiczne, to analogicznie. I muszą być one spełnione odpowiednie wymagania. I jeżeli chodzi właśnie o te substancje, to możemy mówić o skuteczności na poziomie 99%, czyli jest bardzo duże. Kolejny taki podstawowy wskaźnik, bo takich podstawowych jest 5, to jest zawiesina i to również jest prawie stuprocentowa skuteczność. Wygląda na to, że duży postęp został osiągnięty w ciągu ostatnich dekad. Jak tak czytałam sobie o historii oczyszczalni ścieków, pani profesor? Chciałabym powiedzieć, że mm. osad czynny ma już 120 lat. I nie wiem, z czym pani się kojarzy na przykład miasto Manchester, głównie z Manchester United. Tak. A być może od dzisiejszego Przyznaję. dnia będzie się kojarzył również z osadem czynnym, ponieważ on został wynaleziony przez dwóch inżynierów współpracujących z Uniwersytetem w Manchesterze. I jest to naprawdę niezwykła technologia, która przez 120 lat cały czas spełnia swoją funkcję. Pierwsza oczyszczalnia ścieków, która tutaj na Pomorzu została wybudowana, to była oczyszczalnia na zaspie biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia gdzie właśnie po raz pierwszy została wdrożona właśnie metoda osadu czynnego. I osad czynny świetnie sobie radzi. To jest prosta, stosunkowo prosta metoda, która opiera się na naturalnych organizmach występujących w przyrodzie, więc tak naprawdę nie bardzo rzadko, czy no, wprowadzamy obecnie systemy chemiczne, ale tylko i wyłącznie dlatego, że skład ścieków się zmienia. Ścieki już nie są takie same jak te 120 lat temu. I my musimy. Są gorsze? Tak, są gorsze, chociażby ze względu na rozwój medycyny, prawda, i na to, jakie farmaceutyki spożywamy, chociażby ze względu na jaką chemię stosujemy w domu. Jest to chemia coraz trudniej rozkładalna. Także w związku z tym, pomimo tego, że oczyszczamy ścieki tak naprawdę bardzo skutecznie, czyli 99% jesteśmy w stanie usunąć wszystkie zanieczyszczenia, właśnie metodą osadu czynnego, co jest właściwie niewiarygodne. To te mikro zanieczyszczenia, które w ściekach występują, które są rozpuszczalne albo występują w bardzo drobnej zawiesinie, i osadczyny nie jest w stanie ani tego zdegradować, ani na zasadach sorpcji, na swoich kłaczkach tak naprawdę z tych cieków usunąć, no to to są tak naprawdę te najważniejsze zagrożenia, które Sami stwarzamy naszym zasobom wodnym. A co zrobić z tym mikroplastikiem nieszczęsnym? Jakie tutaj są możliwości, żeby go wyłapać? Jeżeli chodzi o mikroplastik, to osad czynny wbrew pozorom bardzo dobrze sobie z nim radzi. Nie zjada go? Nie zjada go, ale właśnie na zasadzie sorpcji wyłapuje ze ścieków. Czyli na tym ostatnim etapie oczyszczania ścieków, w osadnikach wtórnych, kiedy osad kłaczkuje i wytwarzają się kłaczki, które mają bardzo dużą powierzchnię czynną, te drobne, drobinki mikroplastiku bardzo łatwo się z tym osadem, na tym osadzie zatrzymują i są z niego, z tych ścieków usuwane. Na warstwie bakterii, tak? Coś takie takiego? Takie właściwie, to są takie kłaczki. Nie wiem, jak można by było, było sobie to wyobrazić. Zapraszamy do oglądania osadu czynnego. Muszę pani powiedzieć, że to jest niezwykłe doświadczenie. <laughs> Nasi studenci są zachwyceni oglądając to Można zwiedzać, tak? Można oczyszczalni. zwiedzać, mhm. można zwiedzać Można przechodzi do nas na dni Otwarte, gdzie właśnie pokazujemy mieszkańcom Gdańska jak działa osad czynny? Mnie to nadal fascynuje. <grych> także, także wydaje mi się, że to jest jedno z największych osiągnięć inżynierii środowiska, które działa do dziś. Natomiast właśnie te drobne drobinki mikroplastiku są na tych kłaczkach zatrzymywane i usuwane. One są usuwane do osadu. Które następnie my musimy ponownie przetwarzać. I tak jak tutaj Ania powiedziała, małe oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich mogą zagospodarować ten osad do celów rolniczych, natomiast duże oczyszczalnie, oczyszczalnie miejskie już tego nie mogą robić właśnie ze względu na te różnego rodzaju mikrozanieczyszczenia, które w osadzie są i dlatego staramy się odzyskać z tego osadu energię w postaci biogazu, a następnie osady te są bardzo często przetwarzane na drodze termicznej, żeby właśnie się tych różnych mikrozanieczyszczeń pozbyć. Czyli mówiąc wprost, ten mikroplastik się spala, również w tym osadzie, pani doktor? Również spala się, ale jeżeli chodzi o wymogi emisyjne dla spalarni osadów komunalnych, są bardzo restrykcyjne, więc uspokajam. Jeżeli mówimy o ostatecznej przemianie osadu w popiół, który zostaje, to tak naprawdę, bo tego jeszcze nie powiedziałam, jak gdyby odzyskiwanie substratów z niego dalej trwa. Zakłady fosforowe przetwarzają ten popiół i odzyskują azot i fosfor i stosują później jako substrat do nawozów. To już nawet właśnie technologie, bo jeszcze do niedawna były to bardzo drogie technologie wymywania, ługowania z popiołu tych substratów. Z biegiem czasu są te technologie coraz bardziej przystępne i na tą chwilę wytwarza się nawozy z samych popiołów, ale co jest ważne, muszą być to popioły ze spalarni ze złożem fluidalnym, w których nie stosuje się dodatkowej chemii. Tak, no żeby nie wchodzić w szczegóły, że to musi być taki mhm. czysty substrat. A możemy trochę więcej powiedzieć o wyzwaniu, jakim jest właśnie oczyszczanie ścieków z azotu czy fosforu, bo tak rzuciłyśmy hasło eutrofizacji, przerzeźnienia, ale co to takiego jest i dlaczego trzeba z tym walczyć? Obecność azotu i fosforu powoduje zakwity glonów, sinic w zbiornikach wodnych różnego rodzaju, w jeziorach, w morzu cały czas walczymy jakby z zakwitami sinic. Tak naprawdę głównym pierwiastkiem, z którym powinniśmy walczyć, to jest fosfor, ponieważ azot występuje również w powietrzu i sinice mogą je pozyskiwać azot również z powietrza. I tutaj osadczynny właśnie jest takim mechanizmem, który potrafi wbudowywać w swoją biomasę fosfor w bardzo dużych ilościach. Właściwie dużo oczyszczania ścieków w utępo jak i oczyszczenia ścieków w Włódzie, świetnie sobie z tym radzą i nie mają żadnych przekroczeń, jeżeli chodzi o obecne normy usuwania fosforu. Dużo większym wyzwaniem są małe oczyszczalnie ścieków, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że oczyszczalnia Gdańsk, jest to ogromna oczyszczalnia i zlewnia tej oczyszczalni też jest bardzo duża. I nie występują tutaj tak zwane piki poranne, piki wieczorne, tak, kiedy nagle wszyscy wstają i myją się rano, albo wszyscy wieczorem biorą kąpiel. Dużo większym wyzwaniem są małe oczyszczalnie ścieków, kiedy właściwie te wszystkie technologie są mniej dopracowane, są trudniejsze do utrzymania ze względu na te jakby zmienne warunki pracy tych oczyszczalni. Ja zawsze opowiadam moim studentom, że bycie technologiem na małe oczyszczalni ścieków. To, to, jest, jest wyzwanie. to jest wyzwanie. <laughs> Także chylimy czoła przed każdym technologiem, który radzi sobie z mało oczyszczalnią ścieków. Mało oczyszczalnie w skali danego regionu potrafią być dużym problemem. Tak? Z tego tytułu, że tam dużym problemem są ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, bo część znaczne części terenów wiejskich nie są skanalizowane. I mieszkańcy mają szambat. W ogóle szamba to jest duży problem w Polsce, bo w Polsce mamy ponad 2 miliony szamb, a tak naprawdę ścieki oczyszczane z nich są w około 20%, więc to jest duży problem i duże wyzwanie, ale są weszły nowe rozporządzenia, i rzeczywiście widzimy. Ilość ścieków dowożonych nawet do takiego dużego zakładu, jakim jest Gdyńska Spółka, wzrosła o 50%. Ścieki dowożone na stacje zlewcze, więc ta kontrola zaczyna rzeczywiście być coraz bardziej widoczna, że gminy coraz bardziej przestrzegają kontroli mieszkańców. Czyli te 80%, które nie jest dowożone, to co? Wylewane do środowiska? No, wygląda to. Raczej nie znikają. No, raczej nie znikają. No Pojawiają się szamba, które są nieszczelne. Świadomość ludzi jest jeszcze rzeczywiście na terenach wiejskich nie do końca, że tak powiem, duża. Także. To jest zanieczyszczenie własnego no, niemalże domu. To są... I właśnie o tym bardzo często rozmawiamy z Anią, że sama technologia nie wystarczy że my jako inżynierowie pracujemy na tym, żeby wdrażać jak najlepsze technologie, żeby to były technologie niskoemisyjne, energooszczędne, żeby właśnie były przyjazne środowisku, ale nic nie jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli nie ma tej świadomości w społeczeństwie. Dlatego właśnie praca nad społeczeństwem, takie audycje, być może jak dzisiejsza audycja, które pozwolą na to, żeby ta świadomość, jak istotną rolę odgrywa każdy z nas, właśnie każdy z nas, kto wyrzuci ten patyczek do toalety, czy każdy z nas, kto będzie dbał o to, aby stosować na przykład tą zieloną chemię, czy starać się w jakiś sposób ograniczać te wszystkie związki chemiczne, które trafiają na czyszczenie ścieków, to każdy z nas ma ten swój udział w ochronie zasobów wodnych. A co ma Pani na myśli mówiąc zielona chemia? To znaczy, czym myć toaletę, czym myć dom? Mamy również inżynierów chemików, którzy pracują nad tym, aby te związki, które używamy w domach, były jak najłatwiej biodegradowalne. Doskonale wiemy, jak dobrze działa. Sotka, prawda, oczyszczona, która potrafi nam usunąć bardzo dużo kamienia. Nie musimy stosować żadnych skomplikowanych pasek cytrynowych. Cytrynowy, czyli dużo mamy mamy. To jest na to moda. Ja pytam Panie, czy to uh -huh. jest sensowna moda. Tak, bardzo sensowna. Uh -huh. Bardzo sensowna moda. No, również moda na to, żeby nie przesadzać z ilością proszków sypanych do opralki, żeby nie przesadzać z ilością stosowanego płynu do naczyń. No, z różną przesadą, którą jesteśmy jakby niefrasobliwością taką, można taką. powiedzieć. Muszę pani powiedzieć, że bardzo ciekawym zjawiskiem jest również, no bo korzystamy z farmaceutyków, tak jak mm. już wspomniałam, korzystamy z różnych leków i ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy z nich przestali korzystać. Natomiast w Szwecji był taki program, który pojawił się i starał się uświadomić społeczeństwo szwedzkie, że są leki łatwo i trudno biodegradowalne. I mówił o tym, że jeżeli za nim weźmiesz tiklofenak, który jest trudno rozkładalny w środowisku, Spróbuj ibuprofen, być może ibuprofen Ci wystarczy, bo my często mamy swoje przyzwyczajenia, swoje takie jakby zachowania, które kontynuujemy, natomiast czasami wystarczy, żebyśmy zmienili własną dietę, czy żebyśmy, nie wiem, właśnie stosowali może łagodniejsze środki przeciwbólowe i one będą nam wystarczająco dla nas skuteczne. Nie ciągle męczy jeszcze, jak mówiła pani doktor inżynier o tej drodze ścieków, to jakoś męczy mnie te skratki, tak to się mówi? Uh -huh. te, czyli te wszystkie największe fujki, te włosy, podpaski, tampony, wszystkie te rzeczy, które są tam wrzucane. Mówiła pani o tym, że na razie się z tym nie robi nic, czyli to jest gdzieś składowane. Co się dzieje z tą największą fujką, właśnie? Na tą chwilę zajmują się tym specjalistyczne zakłady. Z terenu oczyszczalni jest to wywożone. Jeszcze do nie tak dawna mogły być one składowane na składowiskach odpadów, ale teraz już jest to ogromny problem, bo weszły dodatkowe wymagania i nie wszystkie skradki się nadają, praktycznie większość się nie nadaje. No i zagospodarowanie ich przez specjalistyczne zakłady, to są też ogromne pieniądze. Najprawdopodobniej znaczna z nich część jest spalana w spalarniach takich odpadów komunalnych, które się specjalistycznie tym zajmują. I one mają swoje oczyszczanie, więc to, no bo chodzi mi o to, że jak widzę, wyobrażam sobie coś takiego, i pani mówi o spalaniu, no to widzę czarny dym jakiegoś, czegoś strasznego, ale nie, tam rozumiem, że są filtry odpowiednie i tak dalej. Współspalanie z kratek, które my będziemy stosować, krótkie takie testy były na oczyszczalni prowadzone, jakby nie wpływają negatywnie na emisję. Ale jak to wygląda w takim specjalistycznym zakładzie, gdzie to pewnie też jest tylko domieszka, no aż takiej wiedzy, że mm -hmm. tak powiem, nie mam, bo się tym nie zajmuję. Ale nie, nie wydaje mi się, żeby mogły być puszczane czarne dymy, tak jak pani mówi, w komin, bo jeżeli chodzi o spalanie różnego rodzaju, czy osadów komunalnych, czy odpadów, są bardzo rygorystyczne wymogi. Więc wtedy jest oczyszczanie spalin. To nie jest tak, że się tylko spala w piecu, tak jak my na spalarni posiadamy doczyszczanie tych spalin, które wypuszczamy w komin i jest układ emisji online, specjalne oprogramowanie i skomplikowane urządzenia, które w trybie ciągłym mierzą stężenia zanieczyszczeń, które wypuszczamy do atmosfery. Skoro oczyszczanie ścieków jest tak skuteczne, to dlaczego została wybudowana w Trójmieście ta rura, która wyprowadza zdaje się 2,5 kilometra w głąb zatoki i tam dopiero te ścieki są do Bałtyku wypuszczane? Czemu tak jest i co na to Bałtyk? To tak naprawdę jest bardzo skuteczna metoda, ponieważ ona pozwala na dobre wymieszanie ścieków z wodą morską. I tak, to jest bardzo istotny aspekt tego zagadnienia, żeby te ścieki dobrze wymieszać. Jeżeli one są dobrze wymieszane, to są jakby rozprowadzane w całej objętości i ulegają rozproszeniu. Do niedawna no właściwie do 2004 bodajże roku, Gdańsk posiadał tylko taki odpływ brzegowy, co powodowało, że te ścieki niemalże, no, no nie może wylewały się, ale jakby w dużym stopniu zatrzymywane były na plażach. I no, jakby nie jest to nic przyjemnego mańskie. Ale to... 2004 rok to jeszcze były inne wymagania. To były też tak, inne wymagania. Czyli były tak. Dużo mniej restrykcyjne niż po wejściu do Unii, gdzie musieliśmy dostosować technologię, więc ten wtedy ten wyrok brzegowy rzeczywiście mógł potencjalnie jakieś negatywne mieć oddziaływanie na środowisko. Patrząc na technologie, które teraz są stosowane w oczyszczalniach i jaki żeśmy zrobili ogromny postęp w przeciągu tych 30 lat, w mojej opinii ścieki z oczyszczalni ścieków prawidłowo prowadzone, nie są takim zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego, jak spływy z rzek, które często gęsto, no niestety są jakby takim trochę żywym ściekiem, tak? I spływy z pól, tak? Z rolnictwa, bo tutaj jakby jeżeli mówimy o związkach biogennych, to tak naprawdę ten wysoki udział ich to są spływy z przenawożenia, azot, fosfor, to z czym? Z przenawożenia pól. No i jeszcze duży problem, jeżeli mówimy o morzu bałtyckim, to tak naprawdę amunicja z II wojny światowej, która jest na dnie Bałtyku i to jest rzeczywiście duże niebezpieczeństwo dla naszego morza. Jestem ciekawa właśnie specyfiki tutaj nadmorskiej. Wisła jest już wymęczona płynięciem przez cały kraj i taka jest właśnie pełna tych substancji, o których pani mówiła, że są szkodliwe. No trochę tak. W roku 2016 na przykład oczyszczalnia Czajków, czy Płaszów, Kraków zostały jako kolejne zniesione z listy hotspotów według programu prowadzonego przez Helkom, czyli jakby te duże hotspoty, które potencjalne były zagrożeniem dla Wód Bałtyku. Więc oczyszczalnie... jakby przestały być tym zagrożeniem. Przesta Przestało być tym zagrożeniem. Oczyszczalnia Dębogórze w roku 2009, w momencie kiedy żeśmy się dostosowali do wymagań unijnych, no, ale to, o czym mówimy, o tej świadomości ludzkiej, tak? Jest wiele nielegalnych, że tak powiem brzydko, zrzutów z poszczególnych domów, tak? Ale w momencie, jeżeli myślimy o jednostce, no to, jedno, to jest jeden dom, tak? Ale trasa to jest kilkaset kilometrów i tych domów jest wiele. Również ścieki przemysłowe. Też uważam, że można by było trochę rygorystyczniej je potraktować, bo do pewnego momentu ładunki są dopuszczalne do zrzutu do wód. I faktycznie, że specyficzne gałęzie przemysłu muszą swoje ścieki dostosować do wymogów, ale to też wygląda różnie. Pan Grzegorz, też jeden z patronów, pytał: jak Ciekaw jestem, jaka jest historia oczyszczalni. Króciutko o tym powiedziałyśmy, jak wyglądał pierwsze oczyszczalnie, jakie były kluczowe wynalazki, odkrycia na drodze do rozwoju tych technologii. I ja bym pytanie pana Grzegorza jeszcze rozszerzyła, czy jest coś, na co szczególnie czekamy, pani profesor? Wydaje mi się, że chcielibyśmy, aby te nasze oczyszczalnie działały lepiej. Oczyszczalnie coraz częściej nie nazywają się oczyszczalnie, tylko zakłady odzysku surowców. Czyli chcielibyśmy, aby nasze oczyszczalnie odzyskiwały surowce, które tak naprawdę w tych ściekach na to oczyszczalnie dopływają, czyli właśnie biogeny, azot, fosfor, żeby mógł być odzyskiwane, żeby mogły być odzyskiwane energię ze związków organicznych. I właśnie nad tym pracujemy, czyli nad tą gospodarką obiegu zamkniętego. Jako inżynierowie bardzo się staramy, żeby nasze oczyszczanie były takim też przyjemnym albo ciekawym miejscem do zwiedzania dla mieszkańców. Oczyszczalnie są bardzo często otwarte. Ale tam nie pachnie brzydko? Jedynym takim Powiedzmy, miejscem, które troszeczkę brzutko pachnie, to jest właśnie skratki. To jest, to jest ten... Ten, ten, ta część mechanicznego oczyszczania, tak? Budynek krat, może rzeczywiście ma specyficzny zapach, ale to i tak w porównaniu do technologii stosowanych te 30-40 lat temu, to są obiekty schermetyzowane które są oczyszczane, te odgazy na biofiltrach, więc to jest całkiem inna oczyszczalnia niż jak wyglądała kilkadziesiąt lat temu. Tak? Kilkadziesiąt lat temu oczyszczanie kończyło się na oczyszczaniu mechanicznym. Do 90 któregoś roku oczyszczalnia górze kończyła się na osadnikach wstępnych, czyli jakby na, na tym pierwszym takim mechanicznym oczyszczaniu. Więc wejście do Unii Europejskiej jest to ogromny przeskok, możemy powiedzieć cywilizacyjny, jeżeli mówimy o technologii, oczyszczania, ale również należy pamiętać, że to są technologie kosztowne. Na tą chwilę, jeżeli chodzi o dostosowanie technologii oczyszczania ścieków do wymagań unijnych, w Polsce wpompowano już ponad 80 miliardów. Ale tak naprawdę myślę, że to jest dopiero jakiś pierwszy etap. Oczyszczalnie zmodernizowane kilkanaście lat temu muszą być ciągle modernizowane. Często jest to trudno wytłumaczyć włodarzom, którzy powiedzmy mogą dysponować tymi pieniędzmi, że oczyszczalnia musi być modernizowana tak naprawdę cały czas. Jeżeli nie inwestujesz, to stoi w miejscu i tak naprawdę się cofasz. Urządzenia wykorzystywane na oczyszczalni ścieków są to urządzenia pracujące w trybie ciągłym w bardzo nieprzyjaznych warunkach, tak? Wysokiej, się. wysokiej korozyjności, tak jest. Nie można porównywać stacji uzdatniania wody, gdzie mamy do czynienia z całkiem Innym medium ze ściekami. Tam degradacja urządzeń technologicznych to jest 10 razy szybsza, więc ludzie też muszą mieć świadomość, że oczyszczanie ścieków kosztuje. Dlatego, jak płacimy za wodę, to 2 trzecie to jest opłata za ścieki, 1 trzecia to jest za produkcję wody. I dobre oczyszczanie ścieków. Jest kosztowne, stąd też wprowadza się te technologie optymalizacyjne, ideę Smart City, Circular Economy, żeby odzyskiwać energię ze ścieków, bo mówi się, że z metra sześciennego ścieków można odzyskać jakby cztery razy więcej energii, niż się w jego oczyszczenie włoży. włoży. Mhm. Ale to wymaga skomplikowanych technologii, tak jak mówiłam, tak że wybudowanie nawet komór fermentacyjnych to mówimy o milionach. Każda technologia to są konkretne pieniądze, ale cały czas się dba o to, aby optymalizować te procesy, żeby te koszty minimalizować. Czyli ta historia oczyszczania ścieków to Hen, gdzieś jeszcze pani profesor mówiła, 120 lat ma osad czynny, ale jeśli chodzi o to nowoczesne, Najbardziej nowoczesne takie przełomowe technologie to u nas w Polsce ostatnie dwie dekady, byśmy powiedzieli, tak. coś takiego, mm -hmm. tak. Ale tak jak jeszcze mówiliśmy mm -hmm. o tym czwartym stopniu oczyszczania, do roku bodajże 40 my będziemy zobligowani wprowadzić ten czwarty stopień usuwania tych mikrozanieczyszczeń. Więc to będą również kolejne ogromne pieniądze i musimy mieć tego świadomość, że aby móc nie negatywnie oddziaływać na środowisko Musimy ponieść tego konsekwencje, bo to, co zostawimy, to zostawimy dla przyszłych pokoleń. Czy środowisko zdegradowane, czy, czy przyjazne? Co panie zaprowadziło do tego tematu, pani profesor? Właściwie to woda jest najważniejszym medium. Woda jest podstawowym medium, które jest na co dzień potrzebne. Zaspokaja nasze pierwotne i najważniejsze potrzeby, i dlatego wydaje mi się, że jest to bardzo potrzebne, żeby o tą wodę dbać. Bardzo potrzebujemy. Ale tak pani sobie o tym myślała, idealistycznie, będąc studentką, że to ja się zajmę tutaj wodą, bo jest ona potrzebna i zaspokaja nasze pierwotne potrzeby? Czy trochę w tym było przypadku? No, zawsze jest troszkę mm -hmm. w przypadku. Przypadek to jest bardzo często jakiś mentor, który stoi za naszą pracą magisterską, za naszą pracą inżynierską, który gdzieś tam nas poprowadzi i odkryje przed nami pewne zagadnienia, które okazują się później ciekawe. Natomiast rzeczywiście bycie inżynierem to jest bardzo ciekawe zajęcie, ponieważ gdzieś tam staramy się wspomagać nasze społeczeństwo, stawiamy po sobie ten ślad, nie jesteśmy obojętni i staramy się też zachęcać młode osoby, żeby podejmowały. Czasami się wydaje ten trudny zawód inżyniera, ale to też taki zawód, który ma swoją misję. I wydaje mi się, że to jest może też na wielu osób ciekawe, że mogą robić coś dla kogoś, mogą coś robić dla, dla środowiska. Jest to na pewno zawód zaangażowany, dlatego zachęcamy wszystkich młodych ludzi do przyjścia na Politechnikę. I zostanie inżynierem. Tym bardziej, że wyzwania są stawiane ogromne, bo dostosowania do kolejnych wymagań unijnych to duże wyzwania dla nas, a specjalistów jest coraz mniej, więc rzeczywiście, dobrych specjalistów, więc rzeczywiście zachęcamy młode osoby, żeby iść tą drogą, bo naprawdę jest pełna wyzwań i bardzo jest ciekawa. A u pani, pani doktor inżynier, jak to było? Czemu się pani zainteresowała tym tematem? Podobnie jak u pani profesor, trochę przypadku, że zainteresowała, Zainteresowałam się tą dziedziną. Kiedy ja zaczynałam studia, to to był pierwszy rok, kiedy powstał ten wydział. Wtedy dopiero zaczynało się, tak mówić o tej ochronie środowiska. I rzeczywiście w wydział inżynierii środowiska, to mówię, wow, coś fajnego. No i tak się zaczęło. Nowego, świeżego. Tak. O, pani też ma ciekawą i chyba dość typową, nie wiem, za, mówię to ze znakiem zapytania, ścieżkę dla inżyniera, czyli z jednej strony mamy tutaj tę odnogę, bo pani cały czas pracuje na Politechnice Gdańskiej, jak i właśnie te konkretne wdrożenia. To jest fajna droga zawodowa? Ja myślę, że to jest świetna droga zawodowa. I dlaczego nasz zespół, który przeważnie badania, które realizujemy, szefuje albo profesor Łuczkiewicz albo profesor Fudala Książek, że my tworzymy zespół ludzi, którzy prowadzą badania, które są konkretnie później wykorzystywane. One są wdrażane, czyli robimy naukę, która przynosi konkretne efekty. Bo to jest trochę coś innego niż prowadzić na przykład badania podstawowe, gdzie często się chodzi Trafia się w ślepe uliczki, i oczywiście jest taka opowieść, że jeśli nasz pomysł okazał się niesłuszny, no to trudno. Też się dopisaliśmy do tego gmachu nauki. Wiemy już, że ta ścieżka, powiedzmy, jest zamknięta, ale jednak wolimy, kiedy nam się udaje. W przypadku badań podstawowych. Tak jak mi opowiadają naukowcy, większość projektów to są ostatecznie jednak porażki. To w przypadku takich nauk wdrożeniowych wydaje mi się, że ta satysfakcja jest dużo łatwiej osiągalna, właśnie to, o czym mówiła pani doktor inżynier, tak? Tak by to widziała pani profesor? Wydaje mi się, że to jest taka satysfakcja popólna. To jest czasami na przykład obserwacje, które Ania poczyni na czyszczalni i chciałaby jakby zgłębić ten temat. I my wtedy w naszym laboratorium staramy się odtworzyć warunki, które panują na czyszczalni, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat różnych procesów. Czasami to jest tak, że my mamy jakiś pomysł, który staramy się zaradzić, a nie. Także to jest tak jakby. Taki... Sprzężenie. Cze, takie sprzężenie zwrotne bardzo często, i to jest chyba w tym wszystkim najfajniejsze. Ja tylko mogę powiedzieć, jako obywatelka korzystająca z pracy naukowców i naukowczyń, że cieszę się, że są ci, którzy się poświęcają badaniom podstawowym i ci, którzy się poświęcają badaniom wdrożeniowym, bo wszyscy są potrzebni. Dziękuję serdecznie. Panią. Dziękujemy bardzo. bardzo dziękuję. Pani profesor Aneta Łuczkiewicz, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani doktor inżynier Anna Remiszewska, Skwarek. Dziękuję ślicznie. Radio Naukowe. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że to faktycznie imponujące, jaki postęp został wykonany w kwestii właśnie tego, na ile jesteśmy w stanie nasze ścieki oczyszczać, jak bardzo jest to zaawansowana technologia, no i oczywiście jeszcze wiele jest do zrobienia, o czym mówiły ekspertki. Niemniej robi to wrażenie. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Rzecz jasna dziękuję serdecznie za wysłuchanie odcinka do końca. To jest, myślę, zawsze najbardziej ciekawe i wartościowe. Ten odcinek, jak mówiłam, powstał we współpracy z Politechniką Gdańską. Przed nami jeszcze trzy takie produkcje. Będzie między innymi o ekonomii konsum czy Smart Cities, a w odcinku numer 193 spodziewajcie się tematów ewolucyjnych. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.